50 the people. A new day has just begun. Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Dziś zobaczymy, jak Szwedzi grają przeciwko reprezentacji Korei Południowej. Nowo wybudowany stadion w Niżnym Nowogrodzie będzie po mundialu domem klubu Olimpijec. Duchowych spadkobierców odnoszącego spore sukcesy, ale zlikwidowanego w 2016 roku klubu FK Wołga. Ma on zastąpić obecny blisko 100-letni maleńki stadion, który nie jest w stanie pomieścić nawet 18 tysięcy widzów. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Szwedzi. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. Na ekranach widzimy teraz skład reprezentacji Korei Południowej. I tu zobaczymy dość klasyczną wersję systemu 4-4-2. Tak, obie drużyny z tradycyjnym podziałem ról na kreującą akcję pomoc i wykańczającą akcję parę napastników. Dużo możliwości taktycznych, ale też dość zachowawcza gra w środku. Piłka w grze! Zaczęli pierwszą połowę tego spotkania. Czeka nas co najmniej 90 minut wspaniałego mundialowego koncertu przy akompaniamencie dopingu dziesiątek tysięcy kibiców. Dobrze przesuwa się z piłką. No i sędzia... No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Niesamowicie groźnie! O! Kiepsko wykonany ten rzut wolny. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. Mikael Lustig. Toivonen. Atakują Szwedzi. Ola Toivonen. Berg. Oddaje strzał. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. No, może być groźnie. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Son. I po odbiorze strata piłki. Berg. Minson. Ola Toivonen. Lee Chae-san. Ki Sung-kyung. Son. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Larsson.
No, już blisko pole karne. Minson. Niskie dogranie. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Larsson. Dobra pozycja do oddania strzału. Strata w ataku. Park. Ki-sung-yueng. Teraz Park. Min-son. Lee-chae-sam. No, z tego miejsca można strzelać. Świetnie odebrali tę piłkę. Toivonen. Lee-chae-sam. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ki-sung-yueng. Zdążył w ostatniej chwili. Może być szansa na oddanie strzału. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Markus Berg. Już blisko pola karnego. Nie próbuje górą. Niskie podanie w pole karne. Lee-chae-sam. Park teraz. Koniec pierwszej części spotkania. Grę po przerwie wznawiają Szwedzi. Blisko już do bramki. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Son. Czy potem strzale będą prowadzić? Aj, nie ma bramki. Nie strzelił w doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Forsberg. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Robi się niebezpiecznie. Toivonen czeka na nadbiegających kolegów. Forsberg! Piłka wyszła za linię końcową i do gry wprowadzać ją będzie bramkarz. I mamy zmianę. Rozrzucenie do boku. Niskie dośrodkowanie w pole karne. Larsson. No, może być groźnie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ki-sung-yueng. Larsson. Blisko pole karne. Martin Olsson. Ustawili się na własnej połowie i czekaj, będzie strzelał. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Berg. Odegrał ponownie piłkę. Larsson. Dobrze udało się przeciąć to podanie.
Minson. Blisko pole karne, może strzelać. Szkoda, ale spalony był. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Mikael Lustig. Sebastian Larsson. No i przejęli w ostatniej chwili. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Może uderzać na bramkę. Granqvist. Dobry atak flanką. Svensson. Forsberg. Jest okazja do strzału. No i bramkarzowi udało się powstrzymać przeciwników od objęcia prowadzenia. Lichesan. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Podaje z powrotem. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Ten strzał może dać im wygraną. Aj, nie ma! Gdyby celniej teraz przymierzył, popatrzył, mogło być 1-0. Zdecydowanie. W takich sytuacjach trzeba sięgać po proste środki. Wystarczy tylko nieco precyzji i... To może im dać prowadzenie. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Do końca spotkania pozostała minuta. Chyba, że arbiter coś doliczy. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Blisko już do bramki. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Son sparował piłkę na bok. Po 90 minutach gry wciąż remis.